to lato będzie wyjątkowe. Z Kolejami Dolnośląskimi odkryj najpiękniejsze atrakcje regionu. Przekonaj się, jak wiele jest jeszcze do odkrycia we Wrocławiu. Podziwiaj europejską perłę baroku w Krzeszowie. Spędź aktywnie czas na kąpielisku w Jeziorzanach. Zachwyć się majestatycznym Zamkiem Książ. Spędź aktywne lato z Kolejami Dolnośląskimi. Poniedziałek, 30 sierpnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Do Polski trafili w latach 90. Osiedlili się na Dolnym Śląsku. Tu tworzą i prezentują swoje prace. Wystawę gruzińskich artystów Lewana Mantidze i Lariego Papidze możemy oglądać w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury. Na początku lat 90. w niepodległej Gruzji rozgrywał się jeden z najpoważniejszych konfliktów etnicznych. To właśnie wówczas na wyemigrowanie do Polski zdecydowało się dwóch gruzińskich artystów. Malarz Levan Mantidze i ceramik Larry Papidze. Prace tych wyjątkowych twórców, którzy na Dolnym Śląsku znaleźli swoje miejsce do życia i tworzenia, możemy oglądać na wystawie prezentowanej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Ekspozycję podczas Święta Ceramiki otworzyła wiceprezydent Bolesławca Renata Szewczyk. Bolesławiecka wystawa jest opowieścią o artystach, którzy pozostając w nostalgicznej zadumie, budują świat z elementów zaczerpniętych z obu kultur, polskiej i gruzińskiej. Wystawa jest elementem Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, który powstał w ramach współpracy Dolnego Śląska z Gruzińską Autonomiczną Republiką Adżari. Festiwal to projekty z różnych dziedzin artystycznych, które często są realizowane wspólnie przez artystów z Dolnego Śląska i Adżari. Jest to dla nas kolejny bardzo ważny moment, przez wzgląd na to, iż w tym roku obchodzimy 5. rocznicę współpracy w ramach Festiwalu Polsko-Gruzińskiego, za co myślę wszyscy powinniśmy bardzo serdecznie podziękować naszemu marszałkowi województwa, panu Cezaremu Przybylskiemu oraz panu Dawidowi Kabaidze, którzy tak naprawdę, który jest przewodniczącą Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii, ponieważ gdyby nie ich jakby wola i chęć współpracy, nie byłoby nas tutaj dzisiaj i myślę, że nie mielibyśmy okazji zobaczyć tak cudownej wystawy tych dwóch artystów, którzy osiedli na naszych ziemiach. Moja praca, którą jestem teraz przedstawiony, to jest inspiracją tego, skąd ja pochodzę. Larry Papidze to twórca oryginalny, artysta i rzemieślnik, mocno związany z własną gruzińską tożsamością. Jego prace nawiązują do mało znanej w Polsce i nieco egzotycznej gruzińskiej kultury wina. Jest mistrzem Polski w toczeniu na kole garncarskim oraz finalistą Mistrzostw Świata we włoskiej faenzie. Wszystkim dziękuję bardzo. To na razie czasy przyszli poznać nas. Dziękuję bardzo. Levan Mantidze zajmuje się malarstwem, rzeźbą, grafiką i scenografią teatralną. Od ponad 20 lat jest pracownikiem Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Jest także naczelnym scenografem w dwóch teatrach w Rosji, a także w gruzińskim Senaki, gdzie został uhonorowany nagrodą za najlepszą scenografię sezonu teatralnego. W świadomości Polaków Gruzja to przede wszystkim kraj turystyczny. Co roku odwiedza ją kilka milionów turystów z całego świata. Polacy stanowią jedną z najliczniejszych reprezentacji turystów z krajów Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, tytułem swoich powinności gospodarskich, mały taki dygresyjny charakter osobisty. Ja bardzo lubię Gruzję. Jeżeli powiem, że to jest kraj o wyjątkowej urodzie, to na pewno ci, którzy tam byli, potwierdzą to. Tym, którzy wyjeżdżają do Gruzji, informacji udziela działający od 2 lat we Wrocławiu honorowy konsulat Gruzji. Konsulat pomaga i wspiera obywateli Gruzji mieszkających na Dolnym Śląsku, a jest ich około 10 tysięcy.
Ogromnie się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj z Państwem być, rozpoczynając gruzińsko-polski festiwal kultury. Ogromnie dziękuję za tą współpracę, przepiękną współpracę, która trwa już 5 lat, dzięki czemu możemy współpracować z tak znakomitymi artystami. Dziękuję panu marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu, dziękuję Dawidowi Gabajdze, dziękuję panu dyrektorowi, pani prezydent Bolesławca. No i nie przedłużając, zapraszam Państwa na tą znakomitą wystawę, bo naprawdę jest co oglądać. Wystawę prac gruzińskich artystów oglądać można do 20 września w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki wszystko toczyło się oczywiście wokół ceramiki i właśnie pod takim samym hasłem – wokół ceramiki – trwały działania zaproponowane zwiedzającym przez Bolesławieckie Muzeum. Najwspanialsze ozdoby to te, które tworzymy własnymi rękoma. Jak co roku podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki okazji ku temu, by stworzyć coś własnego, było wiele. Chociażby tu przy Muzeum Ceramiki, gdzie glina aż prosiła się, by nadać jej kształt. Szybko jednak okazywało się, że nie jest to materiał, który łatwo daje się ujarzmić, szczególnie na garncarskim kole i szczególnie tym, którzy nie mają wystarczającej wprawy. Chwila nieuwagi czy zawahania i glina wymyka się spod kontroli. Dlatego przydały się rady i pewna ręka kaszubskiego ludowego artysty Jarosława Arkuszyńskiego, pod okiem którego powstawały ceramiczne obiekty, toczone z takiej glinianej kulki. Bo już do tego typu okazałych naczyń potrzeba było kilku takich kulek i naprawdę dużej wprawy. Wielkowymiarowe ceramiczne obiekty to już wyższa szkoła jazdy na garncarskim kole. Dla artysty ceramika Mateusza Grobelnego, spod którego ręki wyszły te okazałe ceramiczne naczynia, glina nie skrywa już chyba żadnych tajemnic. Wielu wypytywało go o to, co i jak robić, by wyszło dobrze i ładnie. Zdecydowanie mniej problemów stwarza dekorowanie. Na tego typu warsztatach, gdy robi się to tylko i wyłącznie dla siebie i gdzie czas nie gra roli, to sama przyjemność. Chociaż i tu przydały się rady doświadczonej dekoratorki Heleny Cieślukowskiej. Wielu podjęło wyzwanie Muzeum Ceramiki i zdecydowało się na zrobienie ceramicznej pocztówki z Bolesławca. To dobry sposób na poznanie tajników pracy w glinie, tym bardziej, że radami służyła ceramiczka Katarzyna Mazurek. Na szczęście po pracy w warsztacie garncarskim można było skorzystać z pobliskiej pralni, która z uwagi na święto ceramiki została otwarta przy Muzeum na Kutuzowa. Można było prać za darmo i dowoli, bo wszystkie urządzenia były do dyspozycji klientów, do tego mydełko w gratisie. Był tylko jeden problem. Trochę trzeba się było przy tym nagimnastykować. Mimo to przestojów w pracy nie było. Balia, tarka i wyżymaczka były w ciągłym użyciu. Gwoli formalności trzeba dodać, że pralnia działała na urządzeniach używanych, o czym oczywiście każdy klient był szczegółowo informowany, wypożyczonych ze skansenu Muzeum Wsi w Markersdorfie. Trzeba oczywiście podkreślić, że mimo iż urządzenia nie były najnowszej generacji, to efektami prania pod żadnym względem nie ustępowały tym obecnym. Jeżeli komuś spodobała się taka forma prania, mógł przy odrobinie szczęścia na szkolnym placu przy Bankowej zaopatrzyć się w podobny system piorący. Bolesławiecka Giełda Staroci, która co miesiąc gości w mieście ceramiki i która co roku dopełnia święto ceramiki, ma swoich stałych bywalców. Dla miłośników przedmiotów z duszą nie ma rzeczy niemożliwych. W domu zawsze znajdzie się miejsce na nowy nabytek, bo jeżeli już coś się wpadnie w oko, to trudno się z tym rozstać. Wiedzą coś o tym miłośnicy staroci. Zbliża się nowy rok szkolny i ruszają ogólnopolskie działania pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Wojsko prowadzi nabór żołnierzy rezerwy. Szpital podsumował działania niedzielnego miasteczka zdrowia. Między innymi o tym w wydarzeniach w skrócie. Zbliża się nowy rok szkolny i ruszają ogólnopolskie działania pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Dolnośląscy policjanci już od kilku dni sprawdzają tereny przy placówkach oświatowych. Kontrolują przede wszystkim stan oznakowania przejść dla pieszych.
Zapowiadają, że szczególną uwagę będą przykładać do zachowania się kierowców w rejonie szkół. Jednocześnie przypominają, że każdy rodzic czy opiekun może wskazać swojemu dziecku bezpieczną drogę do szkoły. Polsko-czeskie memorandum podpisane. Dokument stanowić będzie podstawę do podejmowania wspólnych inicjatyw na polsko-czeskim pograniczu w najbliższych latach. Porozumienie pomiędzy województwem dolnośląskim a krajem chradeckim jest dokumentem, który porządkuje kwestie związane z rozwojem regionalnej infrastruktury drogowej, kolejowej i usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. W przyszłości umożliwi tworzenie wspólnych planów działania i pozwoli na aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej. Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie i podległe jednostki prowadzą nabór żołnierzy rezerwy na stanowiska służbowe w systemie dziennym oraz dyżurowym w Korpusie Oficerów Zawodowych do stopnia wojskowego major, a także podoficerów zawodowych. O kontakt proszeni są zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej specjaliści Korpusu Osobowego Sił Powietrznych, łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego, obrony przed bronią masowego rażenia, logistyki oraz grupy osobowej ochrony informacji niejawnych. Szczegóły na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu. Dokładnie 184 osoby zaszczepiły się przeciwko COVID-19 w niedzielę podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki w zorganizowanym przez Bolesławiecki Szpital Powiatowy Miasteczku Zdrowia. Oprócz szczepień w ofercie miasteczka były konsultacje medyczne ze specjalistami, badanie znamion, porady dietetyka i fizjoterapeuty, masaże, badania podstawowe, a także testy na COVID i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejny Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans zagości w Bolesławcu. Koncert, podczas którego wysłuchać będzie można muzyki religijnej na francuskich Karaibach z drugiej połowy XVIII wieku, odbędzie się 6 września o godzinie 19 w Bazylice Mniejszej. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans odbywa się na Dolnym Śląsku już po raz 56. Zbliża się 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Bolesławianie upamiętnią rocznicę 1 września o godzinie 12 pod pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości w Bolesławcu. Uroczystością związaną z obchodami będzie odsłonięcie pomnika podpułkownika Władysława Mroza na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu o godzinie 13. Co hrabina nosiła pod suknią, pantalony i gorset, to chyba te odpowiedzi, które przychodzą na myśl jako pierwsze. Dokładnie o to zapytało podczas Święta Ceramiki Bolesławieckie Muzeum. Było pytanie, była i odpowiedź. Koszula, kilka halek, pantalony, gorset, do tego falbany, fiszbiny i koronki. Ubieranie się XIX-wiecznej hrabiny do łatwych i przyjemnych nie należało. Mogli się o tym przekonać ci, którzy skorzystali z zaproszenia Bolesławieckiego Muzeum i podczas Święta Ceramiki obejrzeli długi proces ubierania się możnej pani. Hrabina pojawiła się w koszuli i sięgających kolan oprzytych koronką pantalonach. Drugich, podobnych, ale nieco dłuższych, nie dała już sobie wcisnąć, twierdząc, że te są na zimę. Majtki rozcinane, czyli nieszyte w kroku, pojawiły się w latach 20. XIX wieku, a kiedy nastała moda na krynoliny, stały się wręcz niezbędne. Bez ciepłych, sięgających kolan pantalonów kobietom było zimno, a nie zszywano ich dla wygody pań. To jest nowoczesny model gorsetu, który jest zapinany z przodu i sznurowany, czyli dopasowany do figury z tyłu. Gorset z fiszbinami miał za zadanie mocno zwężyć talię i wypchnąć do góry biust. Dziwna rzecz, jeszcze nie widziałam.
A to już ogon homara, oficjalnie zwany turniurą. Już wówczas w XIX-wiecznych pismach satyrycznych turniura była obiektem częstych żartów, do których prowokowała jej charakterystyczna konstrukcja, nienaturalnie wyginająca sylwetkę kobiet. Moda na turniury z biegiem czasu stała się tak groteskowa, że zaczęto ją porównywać do skorupy ślimaka czy odwłoku owada. Założenie tej osobliwej konstrukcji to dopiero połowa procesu ubierania się. Na to wszystko poszło jeszcze kilka warstw i dopiero wtedy ubrana. W ciasny gorset, obszerną, długą suknię, pantalony i kilka halek hrabina mogła spokojnie wyjść na spacer. A sam pokaz XIX-wiecznej mody w Muzeum Ceramiki przygotowany został przez Zamek Krobnic. Po wydarzeniach zapraszam Państwa na program z naszego telewizyjnego archiwum. Ja spotkam się z Państwem jutro. Do zobaczenia.